jadę do mechanika na hulajnodze odebrać samochód, bo dostałem sygnał, że już auto jest gotowe, więc jadę. Więc standardowo jak co roku jeździmy do mechanika, żeby sprawdzić wszystkie oleje, filtry, paski i co tylko mogłoby się zepsuć. I jeżeli coś nam się świeci albo coś jest nie tak, no to po prostu to wymieniamy, bo taniej jest to po prostu zrobić w złotówkach. A co zostało wymienione? Wymiana filtra oleju silnikowego, filtr paliwa, filtr kabinowy, filtr powietrza, uszczelnienie dyfra tył, wymiana uszczelki pokrywy zaworów. Tutaj są części, olej przekładniowy, uszczelka kolektora ssącego, odma silnika, króciec wylewu oleju, który był podobno na silikonie, więc trzeba było to wymienić. Uszczelka pokrywy zaworów, olej silnikowy, opaska zaciskowa uniwersalna, ponieważ filtr paliwa wisiał na trytytkach. Nie wiem, który to mechanik poprzednio zrobił, ale po prostu ten filtr paliwa latał sobie tak, no latał. Więc został wymieniony na taką już opaskę, która się nie rusza. Dostałem ponaglenie, żeby jechać jak najszybciej na wymianę opon, ponieważ te, które są, się nie nadają do jazdy. Więc jadę wymienić opony. Nasze opony są już w takim stanie, że po prostu znajdują tylko włącze do wyrzucenia. Uleżane, nie da się nimi na nich jeździć i ja o tym już wiem od jakiegoś czasu, nie musiał mi o tym mówić mechanik, bo jak wyciągnąłem samochód ze stodoły, to jechało się nim tak, że tak powiem, tak bardzo nim bujało. One są już stare i zużyte, mają 4 lata, w 2018 były kupione, no i mocno eksploatowane. Te z tyłu były wymienione, ale z przodu są cały czas te same od początku. Więc jadę teraz wymienić opony. Opony są teraz wymienione, a ja teraz dwa słowa powiem wam o tym, jakie to są opony i dlaczego takie, a nie inne. Zanim to powiem, to tylko dwa słowa tego, co chcieliśmy zrobić. Chcieliśmy w tym LTQ, z uwagi na to, że jest pomalowanym Raptorem, chcieliśmy zrobić opony all-terrainy, takie terenowe, to takie wyprawowe, które wyglądają naprawdę świetnie, ale niestety mają dużo swoich wad. Mają przede wszystkim wadę taką, że są raz, że drogie, dwa, buczą podczas jazdy na asfalcie, bo one są zrobione po to, żeby po terenie jeździć i jeszcze w wszystkich nawierzchniach, jak jest zima na śniegu albo na wodzie, one lubią być śliskie. Natomiast mają dużo zalet, są przede wszystkim bardzo ładne, pięknie wyglądają, podnoszą troszkę samochód i można nimi wjechać wszędzie, one są utwardzone i takie specjalistyczne. Natomiast no, my nie mamy 4x4, więc uznaliśmy, że to jest po prostu przerost treści nad formą i nie poszliśmy w tamtą stronę, aczkolwiek już było bardzo blisko, bo już było bardzo blisko, że już zamówimy te opony, ale skontaktowałem się z moim bratem i poprosiłem go o opinię i mój brat powiedział, że mi są nie potrzebne w ogóle takie opony i najlepiej, żebyśmy sobie kupili wzmacniane opony do busa. On ma firmę, która ma takie busy, gdzie wożą duży załadunek i tam mają właśnie takie specjalistyczne opony wzmacniane. No i takie też opony załatwiliśmy. Skontaktowaliśmy się z naszym przyjacielem z Zielonej Góry, Krzyśkiem, który ma zakład też wulkaniczny i w ogóle wymiana opon, tak dalej, się zna bardzo na tym wszystkim i polecił nam opony Werderstein. Strasznie trudno się wymawia tą nazwę. Werderstein. Opony Werderstein, całosezonowe, wzmacniane. No i takie właśnie mamy teraz montowane do naszego vana, więc mam nadzieję, że będzie to nie dość, że ładnie wyglądało, to jeszcze będzie spełniało swoją funkcję. Są to opony, które mają, no raz, że są wzmacniane do takich dużych załadunków, plus są ciche, mają 73 dB i nie ślizgają się na nawierzchni, na mokrej i śliskiej, tam co mi bardzo zależało. No i nie zwiększają też spalania. O właśnie, to jest jeszcze duży minus tych pierwotnych all-terrainów. One po prostu więcej spala samochód, jeżeli się ma te opony na sobie. Więc mam nadzieję, że nie będziemy musieli dużo płacić za paliwo. Dobra, idę zobaczyć, jak chłopakom idzie robota. My hand grenade fuse, baby, don't refuse, not true, but it's up to you, not to choose. I want you to stay true.
Wracam właśnie ze zbieżności. Otrzymałem od pana kartkę, wydruk tutaj, który wyszedł z drukarki, z maszyny podłączonej do tego czegoś. I pan powiedział, że nie widzi specjalnie powodów, dla których te opony były starte, że on po prostu tylko pół tej jednostki jakiejś, czy pół promila, kąta, nie wiem, ja się na tym nie znam. Pół czegoś tam po prostu mówi, że tylko było niedoboru, więc to dokręcił, ale wszystko mówi, że jest ok i żeby się nie przejmować, tylko jechać. Więc możliwe, że tam te opony po prostu, one były no, 4 lata jeździone, może po prostu się starły, no i nie wiem, jeżeli ktoś z was może mieć przyczynę, dlaczego te opony są starte, pomimo tego, że na zbieżności jest ok, aczkolwiek na zbieżności z nowymi oponami jest ok, bo one ze stare, pewnie jakbym pojechał, to pewnie by było nie ok. Nie wiem. W każdym razie mamy już raz sprawny samochód, przeglądnięty, wymienione opony, sprawdzona zbieżność, wszystko działa, śmiga, więc teraz już totalnie tylko zapakować i w drogę. Moja teściowa zrobiła, uszyła, ponieważ tamte stare były okropne i Kasia wymyśliła, że Kasi mama to obszyje ładnie, no i bardzo ładnie to obszyła. Kurtyna termiczna. Będzie nas chronić od oczów gapiów, plus jeszcze nie będzie nam zimno w głowy. Bardzo fajny pomysł. Jak to wygląda? Pięknie. Dajcie łapkę w górę, jak wam się podoba. Koniec. Jeszcze panowie. No i w końcu zaczynamy najważniejszą część, prawie najważniejszą, najważniejszy jest wyjazd, ale w końcu się pakujemy, to znaczy, że już zaraz będzie wyjazd. Jej! A to dopiero początek. Jeszcze musimy zabrać nasz srebrny przycisk. Wędruje, będzie jeździł z nami.
Przed nami ostatni dzień przygotowań i pakowania. Wnoszę zaraz pościel, wnoszę dekoracje, czyli najprzyjemniejsza część. Załadujemy bagażnik, jedziemy pożegnać się z rodziną i jutro rano, albo po południu, bo wszystko może się zdarzyć, ruszamy. Także teraz pościel. A jeśli chodzi o dekoracje, to i tym razem pomogą nam nasi niezastąpieni przyjaciele, Kinia i Krzysiu. Oni prowadzą sklep, który nazywa się Pościel Lux. I w tym sklepie można kupić pościele, właśnie różnego rodzaju koce, podusie, obleczki i inne szpargały, bardzo piękne i bardzo dobrej jakości, ponieważ oni bardzo o to dbają. No i co, otwieramy. Zaraz wam pokażę, co tutaj mamy. Jak zauważyliście, całkiem zmieniliśmy kolorystykę tym razem. No więc zamówiłam dwie takie śliczne. Ale piękna! No jest z dwóch stron, taki pączek. Taki pączuś. I donacik. Może nawet będą do medytacji, kto wie. O! Zamówiłam też coś, co mi się wydawało dobrym pomysłem i już nie żałuję. Znaczy, w sensie już wiem, że on był dobrym pomysłem. Taki ręcznik, który jest mikrofibry, szybko schnący. Trochę się bałam, no bo szmatki z mikrofibry są takie czasami dziwne w dotyku, ale to jest super mięciusie. Więc to jest po prostu cudowna sprawa, więc mam nowy komplet ręczniczków. I najważniejsza rzecz, czyli nowy kot. Bo ten na łóżku jest Łukasza i on sobie kupił w Turcji. Mu trochę pozazdrościłam takiego ciepłego, przyjemnego koca. No i zamówiłam sobie na takie chłodne, jesienne wieczorki, czy już zimowe właściwie. Będę sobie pod nim siedzieć. Cudowne. Ej, twój jest lepszy. Twój jest mniejszy w dotyku. Mięciutki jest, no. Twój jest lepszy. I ostatnia rzecz to poszewki, które wylądują na łóżku. No pięknie to teraz wszystko wygląda. Jeszcze brakuje tutaj obrazków, które będę zawieszać chyba już wieczorkiem. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że na stronie Pościel Lux znajdziecie właśnie, tak jak mówiłam, dużo pięknych dodatków do mieszkań, do domów i także do kamperów. I nie dość, że tam znajdują się już promki, to jeszcze specjalnie dla was mamy przygotowany kod zniżkowy -10% na hasło podróżowanie bez polskich znaków. Także bardzo serdecznie zapraszam was do odwiedzenia strony Pościel Lux. Być może znajdziecie tam jakieś fajne pomysły na święta. Dzięki temu będziecie mogli obdarować siebie albo swoich bliskich czymś naprawdę pięknym. Kontynuujemy. Kupiłam nam również do tego wana na Allegro taką używaną lampkę, która jest też dyfuzorem, czyli emituje zapachy. Tam jest woda. Można sobie tutaj wkropić jakiś olejek eteryczny. No i dzięki temu pięknie pachnie. Jest to też zdrowe. Aha, co my mamy prądu? No na razie wam nie pokażę, bo widocznie jest prąd odłączony. Albo przetwornica, ja nie wiem, jak ją włączyć. Chyba, że wam pokażę z tej strony. Moment. A z Ducato przyniosłam sobie taki dywanik. To odziedziczyliśmy po poprzednim właścicielu. Nie wiem czemu, nie jest to może jakiś super urodziwy, ale bardzo to lubię, jest przyjemne, więc dam sobie pod nogi. Choć tak naprawdę kto wie, gdzie wyląduje ten dywanik. Zawsze jest tak, że jak się pakujemy do vana i przygotowujemy sobie wszystko, to sobie układamy, wkładamy. Ja się tym strasznie przejmuję, gdzie co ma być. Nawet na Instagramie pisałam o tym, że dostaję jakiegoś takiego mocnego stresu, jeśli chodzi o pakowanie, nie wiem dlaczego. W każdym razie potem w trakcie drogi okazuje się, że te rzeczy zaczynają wędrować, zmieniać miejsce, bo coś jest lepiej umiejscowione w tym, albo bardziej będzie pod ręką. Także nie przywiązuję się na razie do tego dywanika tam. Coś czuję, że wyląduje pod łóżkiem, żeby kiedy będziemy schodzić bosymi stópkami właśnie stawać na taki miękki i przyjemny dywanik. Jesteśmy prawie spakowani. Teraz zjedziemy odwiedzić moją rodzinkę, pożegnać się, no i jutro z samego rana odjazd. Thank you.
witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy już w drodze. Niestety jesteśmy w drodze od mechanika. Łukasz, kiedy jechaliśmy, zauważył, że nie działa wskaźnik temperatury, więc pojechał do mechanika, żeby to sprawdzić. No i najpierw była jedna rzecz do wymiany, potem druga. Najpierw był czujnik, potem był termostat. Myśleliśmy, że na termostacie się zakończy. Okazało się, że niestety coś jest nie tak z pompą do płynu chłodniczego. Musimy czekać w kolejce do mechanika. To znaczy, po prostu nie wyjedziemy ani dziś, ani jutro, może pojutrze. Także na razie minki są smutne i jesteśmy tacy trochę w zastanowieniu, dlaczego tak się dzieje i co to się dzieje, bo van był przygotowany, już był wcześniej u mechanika. No nie wiemy, pewnie się dowiemy za parę dni, dlaczego nas to wstrzymało, bo ostatnio mieliśmy sytuację, pewnie już część z was wie, że mieliśmy włam na konto na YouTubie. I bardzo się stresowaliśmy podczas tego włamu, dostaliśmy informację, to była chyba sobota albo niedziela wieczorem. Dowiedzieliśmy się, że ktoś nam się włamał na konto. Na szczęście udało się odzyskać to konto, bo mnie nie wylogowali. Ja byłem zalogowany cały czas na YouTubie i mnie nie zdążyli wylogować. Zmienili nazwę konta, zmienili logo, mnóstwo rzeczy, usunęli filmy, ale udało się na szczęście wywalić tych złodziei i przejąć z powrotem to konto. Cudem to się wydarzyło. I zastanawialiśmy się z Kasią i z moją rodziną, co by się stało, gdybyśmy byli w trasie. Bo to było późno w nocy, a jak my jesteśmy w trasie, no to po prostu koło 22 idziemy spać, bo jesteśmy zmęczeni trasą. Więc najprawdopodobniej, a raczej na 100% spalibyśmy, a ja mam wyciszony telefon zawsze w nocy, więc nawet jakby ktoś dzwonił, to nie ma szans, żeby to się dodzwonił. I tak sobie pomyśleliśmy, że gdybyśmy już ruszyli w trasę, to byśmy stracili YouTube'a. No i wydaje mi się, że teraz też coś przed czymś nas to chroni, bo wierzę, że nie ma przypadku, że wszystko jest po prostu po coś, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Nawet takie smutne rzeczy się dzieją po coś, żeby coś innego się nie wydarzyło, no nie wiem. Prawdopodobnie się kiedyś dowiemy, albo nigdy, dlaczego zostaliśmy dzisiaj w Suchej. Może by jakiś karambol gdzieś tam po drodze i mamy na niego nie wjeżdżać, może mamy tutaj zostać, zobaczymy. Więc teraz wymyśliłem, że zamiast jechać z powrotem do domu i się rozpakowywać, to jedziemy po prostu na termy w góry, bo tu niedaleko nas godzinkę, półtorej są termy, gdzie można pod ciepłą wodą wejść do ciepłej wody, do sauny i się wygrzać. Przyjechaliśmy na termy chochołowskie, bo nigdy tutaj nie byliśmy i jest to najbliżej Suchej Beskidzkiej chyba, z tego co Google mi podpowiedziało. Zawsze jeździliśmy na terma Bania, ale nigdy nie byliśmy na tych i zobaczymy, czy są lepsze, czy nie lepsze. Jeżeli ktoś z was był tu na tych termach na południu, to napiszcie nam, które waszym zdaniem są najlepsze. Kamery nie będziemy brać do środka, bo tam raczej niespecjalnie będziecie to kręcić, ale jak wrócimy, to wam powiemy, jak było. Ale było cudownie, było niesamowicie cudownie. Po prostu jestem jak nowonarodzony. Ale zimno. Chodź. Więc cieszę się, że się zepsuło to auto, bo przynajmniej znaleźliśmy czas na odpoczynek, bo przez ostatni miesiąc albo ponad to my cały czas po prostu jeździliśmy, targi, wydarzenia, spotkania, wstawaliśmy wcześniej, kładliśmy się późno i przez ostatnie miesiące nie mieliśmy w ogóle czasu na relaks, tylko po prostu wielka gonitwa i przygotowywania do wyjazdu, malowanie, sprzątanie, budowanie, remontowanie. A teraz los chciał, że musieliśmy się po prostu zatrzymać w miejscu i mieliśmy 4 godziny relaksu. Bardzo fajne są te termy. Byliśmy świetne. To pierwszy raz i bardzo mi się podobało. Bardzo, bardzo, bardzo. Byliśmy chwilę na basenach. Baseny solankowe, siarkowe, olbrzymie jacuzzi. W życiu nie widziałam tak wielkiego jacuzzi. Ale najlepsza była strefa saunowa. Piękna, super wykończona. To, co mnie się najbardziej podobało, to to, że były prysznice wydzielone tylko dla kobiet. I tam też była bania, w której można było pływać. Z lodowatą wodą. Także było w ogóle dużo nie tych... Nie pływać, zanurzyć się. Dużo w ogóle było tych bań, także nie było trzeba czekać w kolejce. No a ponieważ ta strefa saunowa jest beztekstylna, czyli chodzi się na golasa albo w ręczniczkach, no to fajnie, że była wydzielona strefa dla kobiet, bo na spokojnie można się było tam kąpać w tej bani, bardzo mi się to podobało. Byliśmy na pokazie saunowym i na dwóch z pokazach saunowych, czyli taki facet z tańczącym ręcznikiem i na drugim pokazie była już babka, bo facet i babka. Okazało się, że to jest mistrz świata w saunowaniu i no
No kurde, nieźle się wywijał. Super, po prostu. No a potem ta, on jakby ale tańczy. Ale przywalił mi ręcznikiem, bo ja po prostu byłem, siedziałem w pierwszym rzędzie. Ja sobie myślę, Boże, jak on się rusza tego i nagle jem. Ale nie, bo jak to wyszła ta dziewczyna, to zaczęli razem to robić, przekazywać sobie ten ręcznik, tak w ruchu płynnie. Szok. Bardzo. Szkoda, że tego nie mogliśmy wam pokazać, no ale do sauny się nie da wejść niestety z kamerą, no bo wszyscy są na golaca. Więc albo w ręcznikach. Wpiszę sobie sauna, pokazy saunowe, seanse saunowe, coś takiego. Niesamowite, jak oni ręcznikiem wywijają. No super, bardzo przyjemne, ale jestem głodny i teraz będziemy jedli. Także. Zjedliśmy pyszną kolację i teraz próbujemy się dodzwonić do Ziębówki, takiej restauracji, która jest tutaj w okolicy, która serwuje przepyszny deser malinowa... Maliny pod kruszonką. Ale nie odbierają telefonu! By ten deser zjeść, to trzeba poczekać pół godziny. Pół godziny go przygotowują mniej więcej, tyle się to piecze, bo to są po prostu owoce zapiekane no, pod kruszonką. No ale trzeba poczekać, więc próbujemy zadzwonić. Jak nie, to pojedziemy i sprawdzimy, czy się uda. Skrzynka pocztowa. Jedziemy tam. Dobra, ogień. Pozamykane, wszystko jest pozamykane, nie ma nikogo. Czy świeci się nam światło na górze, ale tam chyba ktoś po prostu mieszka. Drzwi są pozamykane, wszystko pogaszone. Wszystko skute lodem w ogóle, to jest tak zimno, to już jest zima. I kolejny dzień, właśnie wyszedłem z zakładu naprawczego, ale wejdę do środka, bo jest strasznie głośno, a chciałbym, żebyście usłyszeli, co się wydarzyło. Zepsuła się ta część, to jest taki zawór. Zawór sterujący pod ciśnieniem, jeżeli dobrze pamiętam, ale możliwe, że trzymam w ręce zupełnie coś innego, ale raczej to jest to. I on po prostu skorodował, sparciał i tam w środku jest mnóstwo rdzy i syf, więc po prostu trzeba było to wymienić na nowe. No koszt naprawy całkiem sporo, bo trzeba było uzupełnić płyn chłodniczy, termostat, kupić 250 za kontrolę wymiany termostatu. Roboczo godzin po prostu dużo, więc wyszło to parę stów, ale... Ważne, że jedziemy, ważne, że po prostu jest to zrobione i że można po prostu jechać. Teraz jadę po Kaśkę i jedziemy do Portugalii, więc kolejny vlog to już zobaczycie, podejrzewam, że z Portugalii. Więc widzimy się za chwileczkę, już w drodze. Halo, halo, Krzysiek. Słuchaj, no jest sprawa. Mam temperaturę 100, cały czas mam na stówkę. Stówkę? No. To dużo. Dużo. A to już na czerwonym jest? Nie, nie. On normalnie jest, zawsze jeździł na 90. Jest no. Na stówce. No jak jedę z górki, no to spada na te 90. Ale jedziemy już tak z 2 godziny. I cały czas, czy jest włączone ciepłe ogrzewanie, czy zimne, on po prostu cały czas ma stówkę. To dużo. No. Tym bardziej, że jest zima. No. Tym bardziej, że jest zima i ogrzewanie idzie, tak? No. Dojedziemy do zielonej. Oni go wygrzewali. Tylko musicie mieć ogrzewanie na fulla. Aha, dobra. No chyba, żebym zciągnął sobie lawetę i byśmy na lawecie tam przyjechali, bo mamy asystans, nie? Ale nie dziwne, nie? Że oni termostat wymienili i może tak jakby on się naciął, że on idzie na małym obiegu. Zróbcie tak, weźcie ogrzewanie na fulla, no. Tak? Uchylcie okna i jedźcie. Dobra. Tak? Dojedziecie do znajomych, auto chłodnie i rano się dzwonimy. Dobra. Zobaczymy, jak wygląda zbiornik płynu wyrównawczego. Dobra. Ja myślę, że on może być zapowietrzony. Rano sprawdzimy, jak wygląda ten zbiornik. Cały. Dobra, dobra. To... Dobra, to na wodę. No, to dotrzymaj się. Hejka, dzięki. Dzięki. Hej. Nie dojedziemy chyba do tej Portugalii w tym roku. Grzeje się ten samochód, no i
Słyszeliście zresztą, nie? Co mamy zrobić? Dojechać do znajomych, zostawić, a jutro część dalsza tej sagi. Dojedziemy? Jak myślicie, dojedziemy czy nie dojedziemy?